Zamaskowany mściciel czyha na tych, co mają swoje za uszami. Brzmi znajomo, prawda? Miejski bohater dopada tych złych i w najgorszym wypadku pozbawia ich życia. Ma misję, której celem jest, by jego miasto było bezpieczne. Tak zwykle się to zaczyna, jednak w tym wypadku sytuacja wygląda trochę inaczej. Dylana poznaliśmy w tomie pierwszym. W zamian za uratowanie życia podczas próby samobójczej, nadprzyrodzona siła żąda od niego zapłaty. Comiesięcznej ofiary ze złego człowieka. I kiedy na początku miał jeszcze jakieś hamulce przed zabijaniem ludzi, tak po akceptacji swojego losu odnajduje w tym wyższy cel. Tłumaczy sobie, że w gruncie rzeczy jest bohaterem, który uwalnia uciśnionych przed oprawcami. Tak, tak jest zdecydowanie lepiej. Morale rosną, rośnie pewność siebie, zarówno w życiu prywatnym, jak i podczas morderczych misji. W takim wypadku jednak o wiele łatwiej o brawurę i błędy, które szybko mogą przynieść zgubę. Fabuła drugiego tomu jest zdecydowanie mocniejsza niż w tomie pierwszym. Komik zawiera więcej scen akcji. Bohater przywykł do swojego losu, przez co ma mniejsze skrupuły i nie boi się używać o wiele bardziej śmiercionośnej broni. Intensywna historia przeplatana jest z momentami spokojnymi, gdy pokazane są relacje bohatera z ludźmi z jego najbliższego otoczenia. Pewne spowolnienie akcji dają też sceny w pełni poświęcone innym bohaterom. Całość wzbogacona jest o sporą ilość monologów Dylana, przez co na pierwszy rzut oka po wstępnym przekartkowaniu komiksu można się obawiać, że będzie on przegadany. Nic bardziej mylnego. Wewnętrzne dialogi bardzo dobrze prowadzą narrację komiksu. Historia wciąga i zmusza do przemyśleń oraz analizy zachowania głównego bohatera ze szczególnym uwzględnieniem motywów jego postępowania. Nieraz zdarza się też, że główny bohater zwraca się bezpośrednio do samego czytelnika, burząc czwartą ścianę. Postacie w komiksie Zabij albo Zgin tom drugi są bardzo złożone i widać ich metamorfozę względem pierwszego tomu. Największa zmiana widoczna jest względem głównego bohatera. Przez jego serię zabójczych sukcesów oraz poczucie misji przestał być niepewną siebie osobą i stał się bezwzględnym łowcą kryminalistów. Postacie drugoplanowe występujące w poprzednim tomie również nie ustrzegły się zmian. Rys psychologiczny bohaterów wykonany został na bardzo wysokim poziomie. Oczywiście graficznie komiks nie odstępuje od tomu pierwszego, gdyż pracę nad nim kontynuują ci sami twórcy. Rysunek ponownie jest świetnym dopełnieniem do mrocznej i tajemniczej historii. Kreska jest stosunkowo minimalistyczna, czasami bywając zlepkiem cieni, w których nie wiadomo, co tak właściwie się skrywa. Z kolei realistyczne odwzorowanie postaci pomaga usytuować je w rzeczywistym świecie, co zwiększa emocje podczas lektury. Podobnie jest z samym wydaniem. Non-Stop Comics zadbało o to, by dwa tomy stojące obok siebie na półce dobrze ze sobą współgrały. Zabij albo Zgin jest dosyć nietuzinkową propozycją komiksu z dreszczykiem, gdzie balansujemy między rzeczywistością a światem duchowym. Przypadnie do gustu przede wszystkim fanom dobrego, ciężkiego, nieco psychologicznego thrillera. Mnie natomiast album wciągnął i niemało zaskoczył. Zważając na to, że tytuł względem pierwszej części bardzo się rozkręcił, nie mogę się doczekać jego trzeciej odsłony, mam nadzieję spinającej historię w całość. Dodatkowym walorem przemawiającym na korzyść tej opowieści jest fakt, że już niedługo będziemy mieli do czynienia z jej ekranizacją. Zatem nie pozostaje wam już nic innego, jak sięgnąć po tę serię i samemu odpowiedzieć sobie na te kluczowe pytanie. Zabić czy zginąć? I to by było na tyle. Zapraszam was do lajkowania, komentowania i subskrypcji kanału. Podzielcie się swoją opinią o materiale w komentarzach. By nie przegapić nowości z poważnej strony, polecam kliknąć dzwona. Możecie też odwiedzić portal poważnastrona.com oraz profil poważnej strony na Facebooku. A ja żegnam się już z wami. Do zobaczenia. Pa, pa.